Cześć, witam. Autorka kanału Między Stronami ogłosiła listopad miesiącem literatury faktu, non-fiction, rzucając hasło listopad na faktach. Bardzo mi się ten pomysł spodobał i oto plon mojego czytania faktów w listopadzie. Zacznę od osobistego wyznania. Jestem gruba. I tego nie da się ukryć, chociaż nie staram się tego robić pod żadnymi bluzkami. Jestem gruba. Mam 164 cm wzrostu, a ważę w porywach 100 kg. Ostatnie ważenie to 98 kg. Nie zawsze taka byłam. Stało się to dopiero po menopauzie i na emeryturze. Ponieważ nie mam już stresów, a że ta kultura fizyczna, no to kiedyś Wam mówiłam, że stoi na stacji lokomotywa, jedynie rower, więc jakoś tak niepostrzeżenie kilogramów mi przybyło. Dlatego z zainteresowaniem przeczytałam, a przedtem wypatrzyłam w internecie taką właśnie książkę. Jest to taka książka, reportaż, wywiady, napisana przez Marię Mamczur, gruba, reportaż o wadze i uprzedzeniach. Autorka również należy do tej kategorii, czyli grubych, najpierw na swoim przykładzie, a następnie rozmawiając z innymi kobietami, omawia ten problem, no bo to jest problem, wszyscy wiemy, zdrowotny i czytamy tu o bulimii, o tym, jak inni ludzie, jak społeczeństwo, jak rodzice, jak koledzy w szkole odnoszą się do takich właśnie osób grubych, po prostu grubych. Ja oglądam w internecie taki program o modzie, nazywa się Ewokracja. I tam Ewa Zakrzewska mówi o swoim wyglądzie, a także o strojach, które, czyli dopasowuje sukienki. Nie ma dla grubych rzeczy niedopasowanych. Natomiast problem jest, jak mówię, problem zdrowotny, a także problem społeczny, bo ostatnio usłyszałam, że dzieci w wieku 8-10 lat, polskie dzieci, zajmują zaszczytne miejsce w Europie pod względem otyłości, czyli o odżywianiu, o, no właśnie, problemy ludzi grubych tutaj są poruszone. Ja myślę, że ta książka będzie ciekawa nie tylko dla tych, którzy tak jak ja mają nadwagę, ale również dla wszystkich innych, którzy tej nadwagi nie mają, bo mogą się tutaj dowiedzieć, jak zabójczy na przykład może być hejt. Także gruba, polecam, Maria Mamczur, gruba, reportaż o wadze i uprzedzeniach. Dobrze, następnie Potosi, góra, która zjada ludzi, napisana przez Andera Izagirre. Hiszpański reportaż, reporter jedzie do Boliwii, do miasteczka Potosi, które leży u podnóża góry o tej samej nazwie. Potosi, czyli bogata góra. Dlaczego bogata? Bo w niej z jej wnętrza górnicy wydobywają srebro i cynę. A wokół tej góry i tych kopalń, których tam jest bardzo wiele, no rozrosło się miasto, osiedla górnicze. Eksploatacje tych dóbr prowadzą różne przedsiębiorstwa, korporacje i tak dalej. Bardzo mi się podobało, że autor przedstawia ten problem w skali makro i mikro. Makro to znaczy, mówi właśnie o tym, w jakich warunkach pracują górnicy, jakie to warunki stwarzają im ci pracodawcy, dlaczego to robią, muszą się godzić na tragiczne warunki pracy. Ale także w skali mikro, bo mówi też o rodzinach górników, a przede wszystkim o kobietach. Skala mikro to jest Alicja. Poznaje ją jako dziewczynkę, kiedy mając 14 lat pracuje w kopalni i popycha wózki, żeby coś dla rodziny zarobić. Mieszkają w chacie na terenie kopalni.
Kobiety są gwałcone, po prostu koszmar przeżywają. Spotyka kolejny raz Alicję, która ma już 22 lata, została zgwałcona i ma teraz dziecko, ale żeby się wydostać z tego zaklętego piekła, postanawia zostać żołnierką. Wybiera karierę w wojsku w boliwijskim i no jak mówię, i pragnie działać na rzecz innych kobiet, które w takiej sytuacji, jak podobnych jak ona, się znajdują. To jest kwadratura koła, bo obrazy są, które tutaj mówi o pracy górników, przedstawia, są tragiczne, ale jednocześnie w wyniku braku pracy ci ludzie się na takie warunki godzą. Co robią z tym instytucje państwowe, międzynarodowe? Naprawdę wstrząsające, zwłaszcza właśnie mówię życiorys tej Alicji. Polecam Potosi, czyli Góra, która zjada ludzi. Niedawno, no. I teraz książka świetna. Ta chyba, nie wiem czy najlepsza ze wszystkich przeczytanych, bo nie wiedziałam, że można tak fascynująco pisać o wynalezieniu leku, a dokładnie pigułki, antykoncepcyjnej. A robi to autor w tej książce Narodziny pigułki, Jonathan Eig. Wszystko zaczęło się w garażu w roku 1950 w Stanach Zjednoczonych. Kiedy to? Trzy osoby, muszę sięgnąć do notatek. Trzy osoby. Margaret Sanger, na ówczesne czasy taka polska Michalina Wisłocka, która pracowała z kobietami w poradniach rodzinnych. Widziała wiele aborcji, wiele zgonów. Uświadamiała kobietom, co powinny robić z tym właśnie problemem, jak nie godzić się. Następnie druga osoba to jest już Wam mówię, Goody Pincus, chemik, lekarz, medyk, który właśnie będzie w tym garażu, w tej piwnicy, prowadził swoje doświadczenia i badania i chciał dążyć do właśnie wynalezienia pigułki antykoncepcyjnej. I trzecia osoba to jest Catherine McCormick, bogata Amerykanka, która przeznaczyła wiele milionów dolarów na to, żeby tę pigułkę wreszcie wynaleziono i żeby uwolniła ona kobiety przed lękiem. Jak mówię, lektura jest fascynująca. Jak to, no nie wiem, w amerykańskim stylu, jak mówię, od piwnicy do wynalezienia pigułki. Sam proces trwał 5 lat. Pigułka została wynaleziona w 1955 roku, a więc ma tyle lat co ja, 67 lat, ale jej, że tak powiem, uprawomocnienie przeszła przez te kolejne w Stanach Zjednoczonych gremia, które miały dopuścić ją do użytku, trwały również 5 lat i w Stanach Zjednoczonych została dopuszczona do użytku w 1960 roku. Natomiast w Polsce została dopuszczona do użytku w 1966 roku, a więc w tysięczną rocznicę istnienia państwa polskiego. Jakiś symbol? Wynalazca tej pigułki nigdy nie opatentował, bo mówił, że powinna należeć do wszystkich kobiet na świecie. Fascynujące jest opisane gromadzenie grupy, na której tę pigułkę badano. To były na przykład kobiety z Ameryki Południowej, już Wam czytam, z Puerto Rico i właśnie jak zachęcano, muszę Wam powiedzieć, że czyta się jak książkę sensacyjną. Bo oczywiście ktoś zawsze rzucał kłody pod nogi i Pincusowi, i kobietom dwóm, które mu towarzyszyły. Ta książka powinna być moim zdaniem lekturą, nie wiem, nie, bo nie ma dzisiaj WDŻ, wychowanie
do życia w rodzinie, tylko jest co hit, prawda? Ale przeczytała ją Pola, która chodzi do liceum i również uważa, że jest to naprawdę lektura fascynująca, jak właśnie doszło do wynalezienia pigułki antykoncepcyjnej, jaką rolę pełni ona wśród kobiet. Dzisiaj oczywiście są nowe trendy, nowoczesne odkrycia, ale to odkrycie z 1955 roku zasługuje na upamiętnienie. Książka naprawdę świetna, Narodziny pigułki, Jonathan Eig. Teraz jeszcze dwie książki związane z naszą historią współczesną. Uwielbiam historię, zwłaszcza historię współczesną naszą, historię powojenną. I tu jest książka kapitalna. Kapitalna, taka okładka, a więc Anna Wylegała, Był dwór, nie ma dworu, reforma rolna w Polsce. Dlaczego ją wprowadzono? Dlaczego rozparcelowano majątki? Komu tę ziemię dano? Czy ci obdarowani byli z niej zadowoleni? Otóż nie byli, bo autorka przeprowadza wiele rozmów z tym, którzy skorzystali na reformie rolnej i otrzymali ziemię. Były to niewielkie skrawki ziemi, z których utrzymać się nie było można, a poza tym nie otrzymali oni tych skrawków za darmo. Musieli za nie płacić zbożem i kim były dworusy, czyli ludzie, którzy nie mieli w ogóle ziemi, nie umieli na niej pracować, bo zawsze pracowali we dworze. I konflikt między mieszkańcami wsi, czyli chłopami, a tymi dworusami. No i jaki jest ostatecznie efekt reformy rolnej? Pozytywny, negatywny? Kto na tym stracił, kto zyskał? Tym bardziej, że za chwilę reforma rolna została, że tak powiem, przerwana poprzez przymusową kolektywizację, więc i tak ci, którzy ziemię otrzymali, musieli ją oddawać pod przymusem i tworzyć tak zwane spółdzielnie produkcyjne. Rewelacyjna książka. Kto się interesuje naszymi dziejami współczesnymi, Anna Wylegała, Był dwór, nie ma dworu. A to, że nie była dworu, jak się odbiło znaczy chodzi mi o socjologię wsi. Co wieś straciła, co zyskała? Kiedy zniknął ten taki punkt główny wsi, punkt odniesienia kultury i tak dalej. A więc tu mamy głosy obdarowanych. A tutaj rewelacyjna książka również. Głos tego, któremu ziemię odebrano. A więc Michał Korwin-Szymanowski, Dwór nad Nidą. Zapiski ostatniego dziedzica Mokorska. 1905-1950, bo on tym Mogórskiem zawiadował. I nie jest to żadna filozoficzna tam książka. Jest to taki dziennik, zwykłe zapiski właśnie tego dziedzica tak zwanego, który pisze o tym, ile zboża zebrał, ile wydał pieniędzy na ochronę tego zboża i tam wszystko. Co się działo w czasie I, II wojny światowej, co zrobili z jego majątkiem Rosjanie, jak dokończyli Niemcy, a jak dokończyli już ci, komuniści, co z tego zostało, jakie prowokacje wobec niego i jego rodziny stosowali komuniści, żeby na przykład oskarżyć go o współpracę i jego syna, który nawet został aresztowany, bo podrzucono mu złoto, o nielegalny handel złotem. Właśnie. A więc dwie książki uzupełniające się o najnowszej historii Polski, czyli jeszcze raz, Był dwór, nie ma dworu, Anna Wylegała, reforma rolna w Polsce, i drugi Michał Korwin-Szymanowski, Dwór nad Nidą, zapiski ostatniego dziedzica Mokrska. Wszystkie książki będące literaturą faktu, które przeczytałam w listopadzie, były naprawdę świetne i te propozycje Wam polecam. A dziękuję Między Stronami, autorce Między Stronami, za tak ciekawy pomysł, bo mogliśmy się pochylić nad literaturą faktu w listopadzie, a że warto ją czytać nie tylko w tym miesiącu, to jest oczywista oczywistość. Dziękuję, do zobaczenia.